Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym już 17 odcinku serii Viva la Libertad Carajo, w którym prezentujemy poczynania prezydenta Argentyny Javiera Milei do dnia 10 marca 2024 roku. Dlaczego warto obserwować Javiera Milei? Bo może być autentycznym libertarianinem, który zmiażdży socjalizm, etatyzm i inne tego typu mrzonki prowadzące do biedy i rozlewu krwi. Albo może być uwikłany w różne układy i układziki, może być farbowanym lisem i jego reformy będą głównie pod publiczkę i nie zmienią istoty tego systemu. Jednak, jak do tej pory widzimy i jak przekonamy się w dzisiejszym odcinku, chyba jednak ten pierwszy wariant jest grany. Materiał, jak zwykle przygotowali korespondent Pafere z miasta Pomyślnych Wiatrów, Paulo Carlos da Silva i Jan Kubań. Milei robi cięcia wynagrodzeń Argentyńczyków, a sam sobie zrobił podwyżkę o 48%? Czyżby Milei okazał się farbowanym lisem udającym libertarianina? Od stycznia wynagrodzenie prezydenta Milei wzrosło o 48% i to w samym środku realizacji jego własnego planu oszczędności w sektorze budżetowym. Powstał skandal, w wyniku którego zwolniono sekretarza do spraw pracowniczych w rządzie. Po ogłoszeniu tej informacji Milei natychmiast cofnął tę podwyżkę ze skutkiem wstecznym. Okazało się, że zadziałał system automatycznych podwyżek inflacyjnych dla członków rządu. Proszę Państwa, powtórzę to. Okazało się, że zadziałał system automatycznych podwyżek inflacyjnych dla członków rządu. Wyobrażacie sobie Państwo? Peroniści tak się zabezpieczyli, że nawet nie musieli się męczyć z myśleniem o nadążaniu za inflacją, którą samą generują, którą samą robią. To, jak rządzący doją rządzonych, jest proste jak konstrukcja cepa. Drukują pieniądze, które sami potem wydają. Ale tu mamy do czynienia, my to już wiemy, z kradzieżą instytucjonalną. Ale zrobić automatyczny system wyrównywania sobie pensji od skutków własnego dodruku to z jednej strony szczyt bezczelności, a z drugiej brak jakiejkolwiek kontroli społecznej nad tymi typami. To wielki kolejny sukces Milei i obnażenie złodziejskiej natury biurokratów, pasożytów. Złodziej nie dość, że okrada, to jeszcze dba, żeby nikczemnie okradani podatnicy dawali mu dodatek inflacyjny. Kolejny piękny efekt osuszania bagna. A co w Polsce? Czy pamiętacie Państwo te nagrody, te podwyżki dla ciężko pracujących biurokratów rządu Morawieckiego? Oni mogli o wielu sprawach zapomnieć. A to nie wpisać majątku, a to z roztargnienia polecieć gdzieś na koszt podatnika. Ale żeby zapomnieć o nagrodach dla siebie, to im się nigdy nie przytrafiało. Na domiar złego, w ubiegłym tygodniu także członkowie kongresu przegłosowali 30% podwyżkę. Milei wezwał ich do rezygnacji z tych podwyżek. Ta sprawa pokazuje, po jakim polu minowym musi stąpać Milei. Tego typu sytuacje mogą mieć różny wpływ na opinię publiczną i przeciwnicy Milei już wykorzystują to w swojej walce przeciwko jego prezydenturze. Obecnie tak zwani komentatorzy zwracają uwagę, że jeżeli Argentyńczycy zauważą, że ich sytuacja nie pogarsza się, to te incydenty nie powinny mieć większego znaczenia. Już widzą, że społeczeństwo dzięki Milei zaczyna rozumieć, o co w tym chodzi, poznaje te mechanizmy proste jak cep, ale ze wszystkich sił próbują ratować ten złodziejski system, który i im dawał pieniądze. I jeszcze taka ciekawostka. Cała sprawa wybuchła w mediach społecznościowych w sobotę i już w sobotę Milei zwolnił sekretarza i przywrócił poprzednie wynagrodzenie. Dzisiejszy świat działa w czasie rzeczywistym. To pokazuje, że dzięki nowym technologiom oraz aktywności obywatelskiej w internecie nadchodzą czasy demokracji bezpośredniej, o jakiej nam się nie śniło. Milei zapewnił, że zostanie stworzony nowy system ustalania wynagrodzeń prezydenta i ministrów. 4 najniższe krajowe, proszę pana, to wystarczy. Rośnie ilość osób żyjących w biedzie. Plan oszczędnościowy, zwany terapią szokową z Milei, zaczyna wpędzać coraz więcej Argentyńczyków w stan biedy lub wręcz nędzy.
Sprawa jest oczywiście złożona i trudna do jednoznacznego uchwycenia, ale wstrzymanie dotacji publicznych do transportu i innych usług komunalnych, cięcia w inwestycjach budżetowych mogą przynosić taki skutek. Powstaje pytanie, jak szybko zasoby wykorzystywane do tej pory w miejscach o niskiej efektywności albo zerowej efektywności, wymagających stałych dopłat z budżetu, zostaną alokowane do obszarów o wyższej efektywności. Taki proces wymaga miesięcy i nie dzieje się z dnia na dzień. Ekspert ekonomiczny Benjamin Gedan stwierdził, taka terapia szokowa to standardowe narzędzie dla stabilizacji gospodarki. Jednak może to być akt odwagi albo politycznego samobójstwa. Już naprawdę nie mógł niczego lepszego wymyślić. To jest takie właśnie taka typowa gadka ekspertów. Narzekają, a sami niczego nie potrafią zrobić, nie potrafią zaproponować rozsądnych rozwiązań. To jest po prostu jedyne rozsądne rozwiązanie. My oczywiście życzymy Milei, aby to był akt odwagi i mądrości. W Polsce, jak pamiętamy, ta terapia się udała. I znów mamy do czynienia z konstrukcją prostą jak cep. Chodzi o to, by Argentyńczycy zaczęli być produktywni, by ci, którzy do tej pory żyli z drukowanych pieniędzy, wzięli się w końcu do potrzebnej innym roboty. W Polsce na początku przemian nikt nie wiedział, czym to się skończy, a okazało się, że uwolniona z socjalizmu gospodarka zaczęła szybko wykorzystywać ukryte rezerwy efektywności. Inflacja. Po spadku z 25% w grudniu do 20% w styczniu, w lutym inflacja prawdopodobnie wyniesie około 15%. Gdyby tak się okazało, to inflacja spadałaby gwałtownie od swojego szczytu w momencie obejmowania władzy przez Milei. I tu nasuwa się spostrzeżenie, dlaczego szczyt inflacji nastąpił w momencie przejmowania władzy. Wygląda na to, że politycy poprzedniej ekipy chcieli kupić sobie wyborców zwiększonym rozdawnictwem. Być może też widząc ryzyko utraty stanowisk, wielu pasożytów wyprowadziło tyle, ile mogli, żeby zdążyć przed utratą stanowisk. Czy nie taki właśnie efekt obserwowaliśmy w naszym rządzie, tuż przed wyborami? Afery w instytucjach rozdających dotacje unijne, wypłacane nagrody, odprawy i podwyżki. Podpisywanie długoterminowych umów, zwiększona inflacja, obietnice socjalne. I znów, konstrukcja prosta jak cep. Tego typu wyrzut drukowanej gotówki dla swoich, tuż przed utratą stanowisk, robili i Nowozelandczyk Mondoon, Polak Morawiecki i cała plejada tzw. premierów i ministrów finansów. Piękne tytuły, nikczemne czyny. Biurokraci na całym świecie korzystają chyba z tego samego podręcznika – przewodnik małego złodzieja budżetowego, albo patrząc na skalę tej kradzieży, przewodnik dużego złodzieja budżetowego. Tu na marginesie jedna uwaga dotycząca inflacji. Gdy państwo zostało nadmiernie zadłużone tak zwanymi wydatkami stałymi, to czasami inflacja jest jedyną metodą na zmniejszenie realnego zadłużenia. Dzięki inflacji bowiem następuje urealnienie wydatków budżetowych bez ich nominalnej zmiany. Naukowcy trzymają się mocno. Argentyńscy naukowcy w obliczu bezprecedensowych cięć na edukację wyższą otrzymali niespodziewane wsparcie. 68 noblistów z całego świata wezwało prezydenta Milei do rezygnacji z cięć w wydatkach na naukę i technologię, w tym na CONICET, instytucję przyznającą granty naukowe uczelniom. Przypomnijmy, że Milei w trakcie kampanii zapowiedział, że Ministerstwo Nauki afuera. To ministerstwo finansuje praktycznie wszystkie programy naukowe na argentyńskich uniwersytetach. Obawy i troska międzynarodowego środowiska naukowego jest w pełni zrozumiała. Mamy tutaj z przekraczającą granicę państw solidarnością naukowców. Szkoda, że żaden z tych naukowców nie ma pomysłu, jak mnożyć pieniądze bez wzrostu inflacji, czyli bez dodruku. Żaden. Tak właśnie wygląda nauka. Nie chodzi o żadne tam odkrywanie prawdy. Chodzi tylko o inkasowanie kasy. Milei otworzył chyba puszkę Pandory. 68 noblistów socjalistów. Dlaczego nie oddali swoich nagród na wsparcie argentyńskiej nauki? W cudzysłowie, tylko proszą, by Milei zabrał te pieniądze inflacją najbiedniejszym Argentyńczykom.
Tak właśnie wygląda socjalistyczna hipokryzja. Sztuczną troską o innych zabezpieczać siebie. Nasz komentarz. Polscy naukowcy mogą chyba spać spokojnie. Gdyby rząd postanowił zrobić cięcia w budżecie na naukę, to natychmiast pojawi się wsparcie noblistów. Argentyna jest światową potęgą w zakresie biotechnologii i biochemii. Argentyńczyk Luis Aguirre otrzymał w 1970 roku Nagrodę Nobla z chemii. Dodajmy, że CONICET musiał zwolnić 50 pracowników. To jest ta instytucja przyznająca granty. Pytanie, czy protestujących urzędników bardziej martwi redukcja grantów dla naukowców, czy redukcja tych 50 etatów biurokratów? Niezależnie od możliwych negatywnych skutków cięć dla badań naukowych, taka sytuacja wymusi racjonalizację wydatków w sektorze, który nie musiał walczyć o przetrwanie na rynku tak, jak każdy normalny przedsiębiorca, tak jak każdy normalny wytwórca rzeczy potrzebnych. Naukowców dodatkowo rozwścieczyło polubienie przez Milei na portalu X wpisu, że naukowcy finansowani przez CONICET są leniwi i nie zasługują na swoje wynagrodzenia. Nie miejmy złudzeń, u nas jest tak samo. Feministki ruszają do boju. W środę miał miejsce protest z środowisk feministycznych i LGBT. Domagano się legalizacji prawa do aborcji. Polityka to nie tylko gospodarka. W dzisiejszym złożonym i dynamicznie zmieniającym się świecie nie ma już obszaru, do którego nie wkroczyłaby polityka. I to powoduje konieczność tworzenia kompromisów w celu uzyskania większości rządowej. Nie jest to łatwe zadanie i w każdym kraju są to puzzle, nad którymi głowią się sztaby wyborcze wszystkich partii. Im więcej grup interesów, tym więcej podziałów i tym trudniej ułożyć rząd. Hiszpański z Milei. Dzisiaj poznamy słynne motto Milei z kampanii prezydenckiej. No vine acá para guiar corderos, vine a despertar leones. Nie przyszedłem tutaj, aby prowadzić barany, ale aby obudzić lwy. Proszę Państwa, 3 razy powtarzamy z Milei i proszę wczuć się nawet w ton jego wypowiedzi, w te emocje, które z niego tryskają. Proszę to spróbować powtórzyć, tak jak on. No vine acá para guiar corderos, vine para despertar leones y los leones están despertando. No vine acá para guiar corderos, vine para despertar leones y los leones están despertando. No vine acá para guiar corderos, vine para despertar leones y los leones están despertando. To hasło, nie przyszedłem tutaj, aby prowadzić barany, ale aby obudzić lwy, pokazuje podejście Milei do wyborców. Lider stawia się nie jako jedyny, który ma siłę walczyć, tylko jako ten, który uwalnia siłę do walki u innych. Tylko w ten sposób może działać wielki ruch społeczny w oparciu o miliony zmotywowanych ludzi. To lekcja nie tylko hiszpańskiego, ale także lekcja działania dla nas w Polsce. Obudźmy w sobie lwy i pozbądźmy się pasożytów. Bonus krajoznawczy. Rzeki Argentyny, Rio de la Plata, Parana i Urugwaj. Północna część Argentyny jest zdominowana przez równiny, na których znajduje się skomplikowany system rzeczny. Jest wiele nieporozumień w nazewnictwie i lokalizacji poszczególnych elementów tego systemu. Rio de la Plata. Dwie wielkie rzeki, Parana i Urugwaj, łączą się i tworzą wielkie estuarium, poszerzone, lejkowate ujście rzeki powstałe w wyniku działania pływów morskich, zwane Rio de la Plata, czyli rzeka srebra. Niektórzy uważają, że to już nie jest rzeka, lecz zatoka morska. Ilość wody z obu rzek jest porównywalna z rzeką Mississippi. Na wodach Rio de la Plata 17 grudnia 1939 roku, niedaleko od stolicy Urugwaju, Montevideo, po bitwie z brytyjskimi krążownikami Exeter, Ajax i Achilles, zatopiony został niemiecki pancernik kieszonkowy admiral Graf Spee. Niemiecki pancernik został zatopiony przez własną załogę.
Delta. Następnie mamy miejsce połączenia rzek Parana i Urugwaj w postaci olbrzymiej delty o powierzchni 8000 km2. To 5 razy więcej niż nasze żuławy. Jednym z ciekawszych zwierząt delty są kapibary, największe współczesne gryzonie. Delta Parany to dla tych zwierząt idealne miejsce, gdyż podmokłe tereny to ich naturalne środowisko. W najgorętszych częściach dnia kapibary lubią się tarzać w błocie i na płyciznach. Rzeka Parana płynie przez środkową część Argentyny do granicy z Paragwajem, gdzie do Parany dopływa rzeka Paraguay. Następnie Parana jest rzeką graniczną z Paragwajem aż do Brazylii, gdzie znajdują się omawiane już przez nas wodospady Iguasu. Na Paranie, już poza granicami Argentyny, znajduje się zapora i elektrownia wodna Itaipu. Jest to trzecia co do wielkości elektrownia wodna na świecie. Elektrownia Itaipu należy do rządów Brazylii i Paragwaju. I dla Paragwaju stanowi znaczną część przychodów budżetowych. Paragwaj jest dużym eksporterem energii elektrycznej. Ilość energii produkowanej przez tą elektrownię jest 100 razy większa niż ilość energii produkowana przez wszystkie elektrownie wodne w Polsce razem wzięte. Żegluga na Paranie. Rzeka Parana pełni bardzo ważną rolę dla żeglugi i stanowi połączenie oceaniczne dla Paragwaju. Rzeka Urugwaj. Rzeka ta płynie wzdłuż granicy z Urugwajem, a swoje źródła ma w południowej Brazylii. La Mesopotamia. Wąski obszar pomiędzy obu rzekami w północno-wschodniej części Argentyny zwany jest La Mesopotamia, międzyrzecze, i obejmuje prowincje Entre Rios, Corrientes i Misiones. Prowincja Misiones to jeden z głównych obszarów emigracji z Polski. I na koniec wszystkim oglądającym życzę zwycięstwa wolności słowami Milei, Viva la Libertad, carajo, oraz by połowa, a jak sugerują niektórzy komentujący, nawet 95% naszych urzędników poszła sobie afuera. A nasze wydanie kończymy po raz kolejny apelem do wyborców: obudźcie państwo w sobie lwy. No vine acá para guiar corderos, vine para despertar leones y los leones están despertando.